No, Biblia jest taką księgą, gdzie, gdzie na każdej karcie jest dużo wspaniałych wiadomości, lub też smutnych, pokazujących nas, ludzi, działających wbrew jego wspaniałej woli. Lub też, kiedy nasze serca są pełne zachwytu i wdzięczności, kiedy widzimy królów, którzy zwracają ku niemu swoje serca i. Z czystego serca należą do Niego i żyją według Bożego serca. Chwała Bogu. Ale najpiękniejszy obraz jest, kiedy patrzymy na Jezusa, jak On chodził po Ziemi, w jaki sposób się zachowywał, jak reagował. To jest doskonała Boża wola. Całkowicie, absolutnie doskonała. Wola Boża widoczna w Bożym Synu. I tak mogłem dzisiaj patrzeć na Jezusa i myśleć sobie, Przeszony jest budowniczym. Chcę widzieć, jak On przygotowuje teren budowy, jak On pracuje nad tym, aby ta budowa dobrze była pokierowana. Jak On przygotowuje przez tych głównych, później pilnowaczy, takich nazwę, apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów, którzy będą Wyruszać, aby najmować następnych robotników do budowy, którzy będą proponować najdoskonalszą zapłatę, jakąkolwiek człowiek dostał na Ziemi, za pracę w tym Bożym Dziele. Jak Duch Święty będzie przekonywał ludzi, że w grzechu nie da rady tam pracować, będzie przekonywał ludzi o sądzie nad władcą tego świata, który tyle. Złych rzeczy zrobił. I o sprawiedliwości. Aby ci, którzy byli wezwani do pracy, to nie byli jacyś najemnicy, wynajęci, tylko żeby to były Boże dzieci, które są zainteresowane wolą ojca i które w woli ojca widzą też swoje dziedzictwo. My nie pracujemy dla obcych. My pracujemy dla siebie samych. Nie pracujemy nad tym, żeby obcy to jedli, albo obcy się cieszyli wiecznością. My pracujemy, abyśmy my spożywali tam w niebie razem z Bogiem i cieszyli się wiecznością z nim. I ten Boży Głos dociera do ludzi i, i człowiek jeden się myśli, a to warto, ale świat nie za bardzo w tym znajduje upodobanie. Może, no nie wiadomo kogo posłuchać. Czy tej wieści, która mówi o Bogu, którego nie widać, czy świata, który mówi o rzeczach widzialnych, namacalnych, ale nie mówi o tym, że to my jesteśmy stworzeniem Bożym na obraz Jego, stworzonymi ludźmi. Piękne, że, że jakiegoś dnia po prostu coś zajaśniało w sercu, i człowiek został pociągnięty do Bożych spraw że dzięki temu pociągnięciu człowiek mógł doznać w swoim życiu, że Bóg żyje, naprawdę żyje. I że to ma sens, że to ma sens, że, że to ma sens na tej ziemi, że ten, który żyje, tak sobie to upodobał, żeby jego lud nie szedł wśród wielkich zachwytów, aplauzów, tylko żeby szedł pośród szyderstwa, kpiny, lekceważenia. Żeby tam okazała się ta próba, ta ta wielka próba, ponieważ Bóg próbuje każdego człowieka, którego ma zamiar wziąć do wieczności, czy człowiek będzie widział wspaniałość Jego Bożej obietnicy. Wiecie, idzie wypróbować, czy człowiek coś widzi. Zabierasz coś bardzo cennego, idzie wypróbować, czy widzi. Czy od razu chce to chronić, czy w ogóle nie reaguje. Jeśli reaguje, to znaczy, że widzi. Jeśli chcesz mu zabrać życie wieczne, a reaguje, to znaczy, że widzi życie wieczne. Ale jeśli zabierasz mu je, namawiając do grzechu czy do czegoś złego, i człowiek idzie tak łatwo w to wszystko, to znaczy, że człowiek nie widzi wieczności z Bogiem. Serce jest zamknięte, ślepe, głuche. Człowiek jest, ale nie widzi. Bóg próbuje każdego z nas. Widzisz nadal? Masz oczy, żeby widzieć? Uszy, żeby słyszeć? Serce, żeby do Niego należeć? Jeśli masz, to wszystko to jest dla Ciebie cenne. Wszystko ma wartość wieczności. Wszystko ma wartość czegoś, czego nigdy nie masz końca. Wszystko co zrobi z Bogiem jest wieczne, jest prawdziwe. Jezus chodził razem z Ojcem i wszystko czynił w zgodzie z tym boskim planem. On był pierwszy wystawiony na kpiny i szyderstwa. Najbliżsi myśleli, że wpadł w obłęd. Chcieli go zabrać, wstydzili się. Inni zaś mówili: Demona ma w sobie. On przeszedł przez tą próbę, prawda? Niezrozumiały, nawet przez własnych uczniów. On wiedział, ku czemu zmierza. On wiedział, jaki skarb jest do osiągnięcia. Mówił o tej perle zakopanej. On znał cenę, znał wartość, wiedział, co w niebie będzie się działo, gdy my zostaniemy wykupieni jego drogocenną krwią, abyśmy byli zaleczeni w poczet wieczności. On wiedział, jaka radość będzie w niebie spod u ciebie i mnie, gdy my przyjdziemy do upamiętania. On wiedział, po co tam idzie. I gdybyś się go z każdej chwili spytał: Czy wiesz, Panie Jezu, ku czemu idziesz? On by odpowiedział: Wiem, gdybym nie wiedział, jakże bym mógł iść pośród tych przeciwności. Popatrz na moje życie, popatrz na to, co mówię, jak żyję i co robię. Po tym rozpoznasz, czy wiem, dokąd idę. Kiedy patrzymy na Jezusa, nie mamy wątpliwości, że On wiedział, po co idzie. I On wzywa każdego z nas, abyśmy też wiedzieli, po co idziemy. On nie chce, by lud Jego był ślepy. On chce, by każdy widział. Otworzył oczy ślepym, uszy głuchym, język niemym, aby mogli mówić prawdę Bożą. Myśmy chociaż wiele słów mieliśmy przecież w buzi, ale wszystko to była głupia gadka. Nic nie mogliśmy powiedzieć naprawdę. Z tych żywych słów, a teraz możemy mówić żywe słowa, możemy mówić to, co jest prawdą. Nareszcie możemy mówić, nareszcie możemy patrzeć, słyszeć. To jest cudowne, powiem wam. I kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy tego prawdziwego Bożego Syna. W pielgrzymce, w wędrówce. I kiedy tak patrzyłem dzisiaj, sobie wziąłem Ewangelię Łukasza, aby popatrzeć na Jezusa i żeby, patrząc na naszego nauczyciela, obserwować jego, jego działania. Wiecie, od razu Duch Święty mi zwrócił na pewną rzecz uwagę. On nigdy nie mówił w ten sposób, że tu są pewni ludzie, a Jezus zajmuje się raptem jakąś taką inną zupełnie sprawą. Przejdź całą Ewangelię i zobacz, gdzie on tak się zachowywał. W każdej sytuacji zobaczysz go mówiącego dokładnie do ludzi, którzy go słuchają. Zawsze. I to jest takie cenne. I on uczy nas, abyśmy nigdy nie mówili do powietrza, ale do ludzi, którzy nas słuchają, i żeby oni dostali to, co jest im potrzebne. Na ten czas. Który to sługa wierny jest? Dokładnie do czasu, którym ci ludzie są. Aby oni wiedzieli, jak mają żyć, co mają robić. Korzysta z nowego i starego. Ale pokarm jest odpowiedni do, do tych, którzy Go słuchają. I my musimy zawsze zdać sobie sprawę, że kiedy jest głoszone Słowo Boże, to ono jest do nas. 12 rozdział Ewangelii Łukasza. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli to i. i yy. I obserwując to, po prostu widzieli majstersztyk. To jest majstersztyk. Powiem Wam, słowa są tak proste, ale to jest majstersztyk głoszenia Słowa Bożego. Ci mądrzy to byli po prostu w wielkim szoku. Zaś prości też byli po prostu pełni zadziwienia. Jeszcze nikt nie mówił tak, jak on mówi. Nigdyśmy nikogo nie słyszeli tak mówiącego, jak On. Powiedzieli ci, którzy go mieli ująć. Słuchajcie, to jest naprawdę. Oni słuchali już wielu uczonych piśmi i faryzeuszy, słuchali wielu mądrych ludzi z tej ziemi, ale kiedy zaczęli słuchać Jezusa, powiedzieli: nigdy nikt tak nie mówił, jak On. To jest coś potężnego, nawet kiedy rozmawiał z Piłatem, ta rozmowa jest po prostu naprawdę też tak ważna, tak cenna dla Piłata. Piłat sam jest w wielkim zastanowieniu. On słyszy człowieka, który stoi przed nim, którego on może skazać. On, a ten człowiek mówi, nie miałbyś mocy nade mną, gdyby ci nie była dana z góry. I on zdaje sobie sprawę, że to jest prawda. Pierwszy raz rozmawia z kimś, kto wnika w jego serce. I on sobie zdaje sprawę, że to jest prawda. Nareszcie staje naprzeciw człowieka, z którym rozmowa ma dla niego wartość. Próbuje go bronić, lecz przegrywa sprawę, gdyż nie był silny na tyle, żeby nawet poznawszy te słowa Jezusa, wytrwać przeciwko utracie pozycji. I czytamy ten dwunasty rozdział. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, Takich nawzajem, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich, strzeście się kwasu farzeuszów, to jest obłudy. Masę ludzi, rozumiecie? Jezus mówi do uczniów, strzeście się kwasu, obłudy. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Mówi, uczniowie moi drodzy, pamiętajcie, nic z tego, co mówicie, nie zostanie ukryte. Wszystko będzie ujawnione. Uważajcie. Uważajcie na to, co mówicie. Jest to potrzebne nam, uczniom Jego? Bardzo potrzebne. Cenić sobie słowa, gdyż z każdego nierozważnego słowa zdamy sprawę. Bardzo ważna lekcja dla nas. Powiadam zaś Wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała, potem nie mają już nic do zrobienia, ale wskażę Wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam Wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się pięciu w rubli za dwa grosze? A ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się, więcej znaczycie niż wiele wróbli. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i syn człowieczy wyzna przed aniołami bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami bożymi. Każdemu, kto powie słowo przeciwko synowi człowieczemu, będzie odpuszczone. Lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu Temu nie będzie odpuszczone. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Zobaczcie, jakie pocieszenie do uczniów, jakie pouczenie. Uważajcie, bądźcie czuj, czujni i trzeźwi, wystrzegajcie się kwasów faryzeuszów, nie bójcie się, i nie dajcie się zastraszyć. Zawsze Jezusa miejcie w sercu swoim za najwyższą świętość swoją i za radość swojego życia. Zawsze. To jest tak ważne pilnować, ponieważ on mówi: Nie wstydź się mnie, ale raduj się mną. Każdego dnia, w każdym czasie, w każdej chwili. Zobaczcie, zwłaszcza w zgromadzeniu, gdy lud Boży się spotyka, jak ważne jest nasycać swoje serce radością Pana, żeby później, idąc pośród ludzi, którzy nie znają Pana, mieć tą radość Pana w sercu swoim, by otworzywszy usta, mówić to, co mówi Twój Pan spokojnie, w zrównoważony sposób, wiedząc, że On nie zgodzi najwyższej Twojej chwały, najwyższej Twojej radości. Najspalniolszego chlubienia się. Mieć to w sercu cały czas. Jezus mówi: Uważaj, gdyż myślę, że to dużo zależy od tego, co mówimy. W jaki sposób mówimy. Jeśli usta nasze będą mówić rzeczy niepotrzebne, nasze serce będzie daleko od Niego. Z odpiwności serca mówią usta. A więc musimy czuwać. Jezus mówi: czuwajcie, moi uczniowie. Kocham Was, Bóg Was kocha, On wie o Was, wszystko i chce, żebyście byli dla Niego na zawsze. Żeby on mógł dawać Wam śmiałość, odwagę w serca. Żebyście mogli spokojnie żyć dla Jego chwały tu na ziemi. Żebyście się nie szamotali między, między, ale byście mogli stabilnie podążać dla Jego chwały tu każdego dnia. Trwajcie w nim. Utr utrzymujcie pozycję, którą dostaliście w Chrystusie. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Skoro Bóg troszczy się o wróble, tym bardziej o was. Piękne pocieszenie dla uczniów. Tylko wystrzegajcie się kwasu, obłudę. Bądźcie prawdziwi, bądźcie trzeźwi, czujni. Duch Święty pouczy was. I od 13 wiersza mówi, i że ktoś z tłumu do niego, nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną Podzielił dziedzictwem. Wydawałoby się, o, docenili mnie. Teraz ja wyrokuję. Ja mówię, co jest sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe. Ale Jezus tak nie odpowiada. Jezus nie tak to rozumie. A on mu rzekł, człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkich chciwości. widzicie, ci ludzie naprawdę nie szukali sprawiedliwości Bożej, oni szukali własnej sprawiedliwości. Oni nie żyli dla Boga, oni żyli dla siebie, chcieli Jezusa jeszcze pociągnąć w swoją stronę. I nieraz diabeł pułapkę zostawia na nas ludzi. A, a weź to za wyrok, a weź to powiedz. A weź stań po jakiej stronie. Pan Jezus, Zaczyna tu mówić pewną rzecz. On zna serca tych ludzi. On wie, jak oni są skąpi, jak Mamona jest ich bożkiem. On zna dokładnie ich plany, ich zamysły na swoje życie. I on teraz mówi bezpośrednio do tych ludzi. I zobaczcie, jak on teraz do nich mówi. Widzi przecież przeszkodę olbrzymią przeszkodę w ich życiu, żeby oni mogli pójść do Boga. I zaczyna odsłaniać im ich problem. To jest Jezus. Każde słowo ma wartość. Człowiek, który go słucha, może się zawstydzić albo być bardzo szczęśliwy. Powiedział też do nich baczcie, wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy, czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo pewnemu bogaczowi polopwity, plon przyniosło, znacie to. Większe sobie pobuduję, więcej będę miał, więcej się będę chlubił. Zobaczcie, jaki Bóg błogosławi. Mam tego pełno. A Bóg błogosławi nie po to, żeby było pełno, tylko żeby to używać dla Jego chwały. I Jezus po to przyszedł. Mówi, wy skąpcy, wy tylko myślicie o sobie. Gdyby Bóg wam nawet dał więcej, to zaraz to weźmiecie dla siebie. Zbudujecie większe spichlerze i będziecie się cieszyć teraz. Żyj sobie duszo tu, ile wlezie. Nie musisz nawet na Boga zważać. Głupcze, tej nocy zażądają duszy Twoje, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Zobacz, jaki Jezus jest treściwy, jak celnie trafia w każdy punkt. To jest prawdziwy budowniczy. Tam nie ma ani ciutki pomyłki co do budowania. I znowuż mówi do uczniów. Zobaczcie, co teraz do uczniów mówi. Podążaj za Nim. Nie czytaj Ewangelii tak szybko, tak szybko, tak sobie przelecieć. Podążaj za Jezusem i patrz. Jesteś Jego uczniem. Ja też jestem Jego uczniem. Co teraz mówi do nas, jako swoich uczniów? I rzekł do uczniów swoich. Dlatego? Dlaczego dlatego? Dlatego, że ich Mamona zwiodła i oszukała, odwiodła ich tak daleko od Boga, dlatego ja Wam, uczniom moim, powiadam. Nie troszczcie się o życie swoje. Co będziecie jedli, a nie o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Co on mówi teraz? On mówi: Nie ufajcie samym sobie. Ufajcie mi. Wtedy będziecie wolni. Na tej budowie nie idzie pracować, kiedy, kiedy masz niebezpieczeństwo, że coś ci zabraknie, że czegoś ci nie dostanie. Wtedy cały czas jesteś niepewny. Może pracuję na Bożej budowie, a tam stracę wszystko, bieda mnie dogoni i może z głodu umrę. Lepiej mieć tam w tym świecie zabezpieczenie, gdyby się tu coś nie udało. Jezus mówi bardzo, bardzo wyraźnie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy jesteście warci niż te ptaki. Piękne powiem wam to jest to. Te słowa Jezusa są po prostu, no, uwalniające. Ci bogacze musieli mieć zawsze zabezpieczenie jakieś, nie umieli żyć bez tego. Paweł mówi, umiem żyć w każdym doświadczeniu. I myślę, że dla każdego z nas te słowa Jezusa muszą być jakimś, jakimś takim pocieszeniem w doświadczeniach ziemskich naszych: troska, niepewność, lęk, obawa, jak może zniszczyć uczniostwo. I Jezus mówi dalej. Kto z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu pozostały się troszczycie? Spójrzcie na lilię. Lilię ani przędą, ani nie tkają, opowiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Więc i wy, nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. I nie martwcie się przedwcześnie, gdzie widzisz Jezusa zatroskanego o picie, o jedzenie, o ubranie. O mieszkanie, gdzie on jest zatroskany, w którym miejscu go widzimy, co ja teraz robię? Nigdzie. A przeżył na ziemi ile lat? Ale żył tu na ziemi. Trzydzieści parę lat żył na ziemi. Musiał jeść, pić i doszedł, wygrał. A więc Jezus uczy na swoich uczniów pewnych wartości, które on sam ma w sobie. Jeśli więc, więc i wy, nie pytajcie o to, co będziecie jeść, i co będziecie pić, nie martwcie się przed tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś, ojciec wasz, że tego potrzebujecie, wiecie, ja tu widzę potężną wolność, którą ja muszę zobaczyć w tych słowach Jezusa, bo on swoim uczniom daje wolność, on nie krępuje uczniów, on daje wolność uczniom, więc muszę zobaczyć w swoją wolność w tych słowach Jezusa. Bo on do swoich uczniów odnosi się w miłości. Co będziemy mieć za to, że poszliśmy za tobą? Więcej, mówi Jezus. On daje swoje boskie gwarancje. Nie bój się. Muszę odnaleźć tu to moje przesłanie, tak cenne dla mego serca, które powie memu sercu: serce, nie bój się. Nie bój się, serce. Nie lękaj się o to, czego nie widzisz. Raduj się tym, co mówi Twój Chrystus. Oprzyj się na Jego słowach, staj na fundamencie, należ do Niego całym sercem, zawsze z nim chodź. Do Niego zwracaj swoje serce każdego dnia, każdej chwili. On to powiedział. Uwierz mu. Niech on przez wiarę mieszka w Twoim sercu. Uwierz mu. On mówi dalej: Świat szuka czegoś innego, wy zaś. Wiedzcie, że Ojciec wie, że tego potrzebujecie. Ojciec daje Wam czas, mówi Pan Jezus. Lecz szukajcie Królestwa Jego, i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne, a tamto będzie Wam dodane. Odpocznienie w tej pracy, w tym służbie, w tym należeniu do Pana, odpocznienia, jaka wartość, potężna wartość. Nieuczniowie nie zrozumią tych słów Jezusa, zbudują sobie z tego własną śmierć, ale uczniowie rozumieją. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę, Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu ani mól nie niszczy, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Wiecie, jakbyś sprzedał swoje majętności dzisiaj, i one już nie są twoje, jak będziesz nimi dysponować? One przysporzą ci skarby w niebie. Ale gdy one są cały czas Twoje, co zrobisz wtedy? To słowo sprzedaj może oznaczać faktycznie sprzedaj, tak jak robili to uczniowie, lub też używaj tego już jak nie swego, ale pana Jezusa Chrystusa dla Jego chwały w zgodzie z Jego wolą. Bądź wolny od lęków, od obaw, od strachu. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone, wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie czuwających, zaprawdę powiadam wam, iż się przepaszy i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zostanie ich tak błogosławieni oni to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Jezus wiedział, że głównym problemem nas ludzi jest troska. Troska o to, troska o to, troska o tamto, jeszcze o coś, a o swoje imię, o to, o, no... Zawsze jakaś troska, która przygniata człowieka i odwodzi jego serce od pana, od naśladowania Chrystusa. I on do nas, uczniów swoich, mówi: Uczniowie moi, słuszcie tę troskę na mnie. Oddajcie mi wasze troski. Wszystkie. Gdybym dzisiaj powiedział, a mógłbym to zrobić, i powiedział do każdego z was: jakąkolwiek masz troskę, oddaj mi ją, ja zrobię to, co potrzebne. Żebyś mógł przejść przez wszystkie, czy mogła przejść przez wszystkie doświadczenia i wejść do Królestwa Ojca Swego, do wieczności z Nim. Jezus naprawdę uczyni to, co powiedział. Słyszymy te słowa i myślimy sobie, no tak, Panie, ale jak to będzie wyglądało? Oto Duch Święty pouczy was o tym wszystkim, jak to ma wyglądać. A Pan będzie przez to wszystko uwielbiony, gdy będziemy go słuchać i zachowywać słowa jego w sercu swoim, należąc do Niego. I to jest piękne. I później Piotr pyta się Panie, czy do nas to mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A pan znowu mówi, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił pan na czeladziu swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym, bogusławiony usługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go na całym mieniem swoim, jeśliby zaś usługa rzekł w sercu swoim, pan mój zwleka z przyjściem. I zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić, upijać się. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie znał, suniego go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie, post nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. Jakżebym pragnął, aby już płonął. Chrztem ma być ochrzczony, jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej powiadam Wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych trzech z dwoma, dwa z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swą synową, a synowa z teściową. Widzicie? Jezus mówi do swoich uczniów, gdy będziecie podążać za mną, wtedy będziecie mieli wrogu we własnym domu nawet. Że pójście za mną nie jest tym, że będziecie w jakimś poważaniu, że będziecie nie wiadomo, jak gloryfikowani przez innych, raczej będziecie w nienawiści. Jezus mówi: pójście za mną, oznacza znienawidzenie. To mówi do nas uczniów, żeby nam powiedzieć, że tak będzie i taka jest prawda. A później mówi yy, do tłumów, Powiedział też do tłumów, gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie: deszcz nadchodzi, tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie: będzie upo, i tak jest. Obłudnice. Znowuż mówi do ludzi, którzy nie są jego uczniami. Idą za nim, mają swoje jakieś pomysły, zamysły, ale, ale nie są jego uczniami. Nie mają ochoty go słuchać, mają ochotę z niego korzystać, ale nie ochoty mają, żeby go słuchać, co on mówi. Mówi do nich już inaczej niż do swoich uczniów, prawda? Zjawiska Ziemi i Nieba umiecie rozpoznać. A jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędu, Jezus mówi im: Staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia. Powiadam ci, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Pojednaj się, mówi Pan, nim staniesz przed sądem. A więc widzimy, że każda lekcja, każda lekcja, którą mówi Jezus jest dla nas dzisiaj tak ważna w tym w świecie zabiegania, zatroskania, różnych wydarzeń, niepewności. Tylko ci, którzy słuchają Jezusa, mogą być spokojni. Musimy rozpoznawać Jego głos, kiedy mówi do nas, kiedy mówi do ludzi, którzy nie należą do Niego. Jakie wtedy słowa używa? Jakie. W tym momencie używa słowa? On jest jak ten, który buduje i pracuje nad tymi, którzy mają być na tej budowie, aby ich serca były wolne. Wiecie, to jest naprawdę piękne. Obserwuj go. Nie jesteśmy w stanie przejść przez Ewangelię Łukasza nawet. No, mo może byśmy przeszli, wiele godzin byśmy musieli nad tym spędzić patrząc na, na Jezusa i słuchając Jego słów i zastanawiając się, jak cenne są, jak wiele dają mi uspokojenia w moim życiu. Zapewnienia, że najważniejszą sprawą dla każdego ucznia jest szukać Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości. Ponad wszystko poznawać Pana, Króla. Rozkoszować się Nim i służyć sobie nawzajem w Jego Królestwie. Tym, co nas, On nas nauczy. Miecie jedni o drugich staranie. To są piękne rzeczy. Czternasty rozdział, może Łukasza jeszcze. Tutaj możemy zobaczyć, e, e, kiedy <laughs> Sabat jest u, u przedniejszego, takiego farzeusza, e, żeby spożyć tam posiłek, i, i on wie, jak oni podchodzą do Sabatu. On wie, że oni podchodzą nieprawidłowo. I on pośród nich uzdrawia człowieka, gdy oni uważają, że w Sabat nie wolno uzdrawiać. I co on do nich później mówi? Zobaczcie, jakie to są proste słowa, prawda? On chce dotknąć ich serca i sumienia, i mówi: jeśli osioł lub wół którego z was, wasza własność. Wpadnie do studni. Czy zaraz nawet w dzień sabatu go nie wyciągnie? Przecież oni dokładnie wiedzieli, że to jest moja strata. Nie będę czekał przecież do, do niedzieli, bo się utopi. Teraz trzeba działać. Mówi, a w sabat, kiedy człowiek jest uzdrawiany, wy się złościcie? Jako błudni musieli być, że doszli do takiego zrozumienia sabatu. Jezus im to odsłania. Zobaczcie, jakie proste słowa padają, nie jakieś dogmaty wielkie czy inne rzeczy. Pokazuje im ich własne serce. Kiedy wasza własność jest w zagrożeniu, nie patrzycie nawet na sabat, lecz od razu interweniujecie. I nie mogli Mu na to dać odpowiedzi. Obyśmy my mieli tak serce napełnione jego słowami, abyśmy mogli w prostych słowach ludziom, Pokazać stan ich serca, żeby oni wiedzieli, czego potrzebują. Zobaczcie, następnie, to się dzieje w tym samym miejscu. Następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, popatrzył sobie i mówił, no, przecież mówiłem, że są obłudni. Ale on, on jest tam w tym miejscu, on jest światłością tego miejsca, on rozświetla te ciemności i jako światłość zaczyna mówić. Powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc. Gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś znaczniejszy od ciebie, także zaproszony. Wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosi i powie ci ustąp temu miejsca i wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. A gdy będziesz zaproszony i pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu. Gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzeczy do ciebie przyjacielu, usiądź wyżej. Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników, kiedy to przyłożysz na obraz nas i Boga, unisz się, wtedy Bóg cię wywyższy. Ale jeśli będziesz zajmował nie swoje pozycje, nie takie, jak Bóg cię widzi w tym momencie, będziesz się wywyższał, to wtedy Bóg ci powie zejdź z tej pozycji. Ja mam kogoś innego, na tę pozycję tego, który uniżał się, kiedy ty się wywyższałeś. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Powiedział też do tego, który go zaprosił. Gdy dajesz, to zobaczcie, to jest normalnie, jak słuchasz Pana, to sobie myślisz, gdzie tu ta ludzka logika zachowywać się tak odpowiednio gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, łomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony. Dlaczego będziesz błogosławiony? Bo nie mają ci czym odpłacić. Nie, nie masz jak odzyskać włożonego wkładu. Wtedy będzie to świadczyło, że gotów jesteś stracić to, aby zyskać. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. To, co zrobisz teraz, kiedyś będzie owocowało. Ale jeśli dzisiaj zrobisz co innego. Będziesz też musiał ponieść konsekwencje za to. Zobaczcie, w tych słowach Jezusa jest taka potężna prostota. Myślę, że za mało po prostu spędzamy z nimi czasu, i dlatego też ta mądrość, filozofia tego świata może gdzieś atakować, popędzać, namawiać do różnych dziwnych posunięć. Jezus nieustannie kieruje oczy na wieczność. Na przed obliczem wszechmogącego, i pozostanie z Nim na zawsze. Myśl o tym, na ziemi, co byś nie zbudował, pewnego dnia się rozleci, co byś nie osiągnął, stracisz. Ale jeśli myślisz o Nim, o tym w górze, i dla Niego gotowy jesteś żyć, spotkasz się z opłatą. Tego, co w górze szukajcie. Jezus nieustannie to pokazuje o tym, co w górze myślcie. Piękne, powiem Wam, to jest trudne dla nas ludzi, bo, bo to jakby nie pokazuje nas samych. Ale chcę, żeby widać było kogoś innego, kogoś większego. Gdy to usłyszał, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego. Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Wydawałoby się, człowiek zrozumiał. On mu rzekł. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. My wiemy, jak się wypowiadali. Nie mam czasu teraz, naprawdę. No wierz mi z serca, przyszedłbym na tą uroczystość, ale nie mam czasu, jest to tak ważna sprawa. Nie mogę teraz poświęcić Ci czasu. Jakbyś przyszedł później, za dwa, trzy dni, to wtedy będę już mógł. Ale teraz nie mogę, no, no musisz się zrozumieć, nie mogę. I tak po kolei się wymawiali. Nie widzieli, gdzie zostali zaproszeni, prawda? Byli ślepi, bo gdyby nie byli ślepi, to by rzucili to wszystko i pobiegli takie zaproszenie wobec nich zostało dane. Ale nie widzieli tego, więc byli ślepi. Woleli te rzeczy niż być z Bogiem. Jezus pokazuje, mówicie, lecz codziennie co wybieracie. Mówisz, błogosławiony, ale czy wybierzesz codziennie właśnie to, żeby być błogosławionym? Mówisz, szczęśliwy, który dotrze do wieczności. Czy codziennie wybierasz to, żeby tam dotrzeć? Czy codziennie to zaproszenie jest dla ciebie wartościowsze od wszystkich innych zaproszeń? Na końcu mówi, albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Naprawdę, te słowa Jezusa są, kiedy szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się rzekł do nich, i zupełnie padają słowa zupełnie inne, niż spodziewaliby się ci ludzie idący za Nim, prawda? Spodziewali się, że Pan powie pięknie, że widzę was całe tłumy. Moje serce jest takie szczęśliwe, że wy rozumiecie to, co ja do was mówię. Ale Jezus wie, co w nich jest, prawda? W Nim wszystko jest to jawne. I On teraz mówi do nich, jeśli kto przychodzi do mnie. Ani ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego nie może być moim uczniem. My widzimy, widzimy o czym chcę im powiedzieć. Nie wystarczy, że za mną chodzicie, wy musicie mieć życie wieczne. A żebyście mieli życie wieczne, wy musicie dać mi swoje życie. Skończyć z myśleniem tym takim ludzkim, rozpocząć z myśleniem Boga. Nie uratujecie się, jeśli będziecie kwalifikować ciało i ducha. I będziecie żyli raz według ciała, raz według ducha, w zależności, jak wam się to opłaci. Musicie podjąć decyzję, jak chcecie żyć. Czy ciało będzie was krępować, czy duch będzie was prowadzić. Mówię, jeśli nie, nie zostawicie tych spraw naprawdę w ten sposób, jak ja wam mówię, to ciało was skrępuje i nie pozwoli wam naprawdę być moim uczniem. Jeśli zrozumiecie prawo Boga do was i zrozumiecie, że Ja Was wykupiłem od wszelkiej niewoli ciała, to w tej wolności żyjąc będziecie gotowi czynić to, co ja chcę każdego dnia, mówi Pan Jezus. Musimy być wolni, żeby czynić wolę Bożą. Nie możemy być skrępowani ani zniewoleni żadnymi więzami, jeśli Chrystus ma być tym, który nas prowadzi. I wcale to nie jest. Postawienie nas przeciwko komukolwiek. Nie to jest uczniowie moi bądźcie wolni, abym ja przez was mógł miłować tych, których wy tak naprawdę nie potraficie miłować. Bo miłość to jest wybór wieczności. Człowiek czasami myśląc, że kogoś miłuje, niszczy tego człowieka tą swoją miłością, podczas gdy miłość Boża daje nam życie. I my nie potrafimy miłować nikogo naprawdę żeby darzyć życiem tylko Bóg tak potrafi miłować. Jezus mówi: "Musisz po prostu znienawidzieć te, te więzi, które zniszczą twoją możliwość przyjęcia Bożej miłości do tego wnętrza. Kiedy ty pozwolisz usunąć to, wtedy Boża miłość rozleje się i ty będziesz mógł miłować swojego ojca, matkę, brata, siostrę Bożą miłością, nie swoją. Oni cię nie skrępują, ale ty dla nich zawsze będziesz miał miłość. Piękne. Bo taki był Jezus. Oni nie mogli go skrępować, ale on ich miłował. I kiedy tak idziemy i patrzymy na słowa Jezusa, i, i Duch Święty no, wprowadzać chce nas w te słowa, zaczynamy rozumieć naszego Pana. A uczniowie przecież on mówi: Ten, który słucha i rozumie. I zachowuje w sercu swoim i wydaje plon, błogosławiony jest. I my chcemy po prostu pojmować, wiecie, pojmować, jakie to ważne dla nas jest. My musimy, jako uczniowie, przyjąć Jego rozwiązania. Rozumiemy to? Bo On jest budowniczym, On zna to, co buduje. My się dowiadujemy fragmentarycznie. Z dnia na dzień poznajemy następne fragmenty budowy, a On zna całość budowy. My możemy myśleć sobie, Pani, ale to chyba nie będzie pasować. On wie, czy to będzie pasować, czy też nie. Jeśli on to mówi, to znaczy, że to będzie pasować, chociaż nam się wydaje, że może będzie inaczej, tak jak Piotr do Jezusa mówił. Pani nie przyjdzie, to na Ciebie. To musi się stać, Piotrze. Jeśli to by się nie stało, ta budowa nie ma racji bytu. A więc nie chodzi o to, żeby przeczytać sobie Ewangelię. Chodzi o to, kim jestem dzisiaj. Czy tłumem chodzącym za Jezusem, bo, bo, ponieważ potrzebuje jakiejś atrakcji z jego strony, czy, czy uczniem, który chodzi, żeby go słyszeć, żeby zachowywać jego słowa i wydawać w codziennym życiu owoc dla jego chwały. Kim jestem dzisiaj, ja, ty, w tym miejscu? Mamy wszyscy dostęp do Biblii, możemy czytać te słowa Jezusa, zatrzymywać się przy każdym i zobaczyć, jak wyglądamy, czy, czy my korzystamy z tego, co mówisz, Panie Jezu, czy nie. Bo Jezus mówi, jeśli Ty nie będziesz korzystać z moich słów, to zginiesz, po prostu zginiesz, nie dasz rady sobie w tym życiu, ponieważ inne słowa Cię skrępują i zabiorą Ci wolność i nie będziesz mógł iść w kierunku wieczności. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. I tak po kolei, jak jedziesz, proponuję ci naprawdę z Duchem Świętym czytać słowa Jezusa i zobaczyć te słowa do swego życia. Zobaczyć, co mówi do tych, którzy nie należą do Niego. Jak wytyka im wszystkie rzeczy, jak pokazuje im ich obłudę, fałsz. Jak mówi do swoich uczniów, odkrywając... Rzeczy, które potrzebują, zginąć z nich też. Pamiętacie, kiedy się okłócili oni, kto będzie większy? Co im wtedy powiedział? Między wami nie ma być tak, jak wśród władców tego świata. Ale kto z was najbardziej się uniży, ten będzie największy pośród was. Czy to są cenne słowa? Kto najbardziej się uniży, ten będzie najwyższy. Zupełnie inna droga niż w świecie. Jeśli chcesz być wyższym od innych, unisz się jeszcze bardziej, znieś więcej przeciwności w pokorze i uniżeniu, przyjmij więcej, wtedy będziesz po prostu wyżej u Boga. A jeśli już pyskujesz i, i zrygasz się i zaczynasz rzucać słowami agresji, już widać, że nie rozumiesz pozycji, która cię czyni wyższym. Bo jeśli ktoś rzuca agresywne słowa, kłótni czy czegoś, wcale nie znaczy to, że u jest uznany za wyższego i może sobie na to pozwolić. U ludzi tak, ale nie u Boga. Rozumiemy Jezusa? On mówi, ja chcę, byś uczniu mój żył tu na ziemi i wszedł do mojej wieczności. Dlatego ty posłuchaj, co ja ci mówię, bo tobie się to przyda w tej wędrówce. Żyj każdym słowem, które z ust pańskich pochodzi, a wtedy wygrasz bitwę. Zobaczcie, jaka praca, jaka ważna praca w poznawaniu placu budowy i patrzenia, co jest budowane, jaka to jest budowa. Święta, powsze czasy. Jesteśmy w rękach najspanialszego twórcy. I dopóki będziemy w tych rękach, Jezus mówi, nikt nas nie wyrwie z tych rąk, on nas będzie kształtował. Odpowiednio do potrzeb, jakie On ustalił. Naprawdę, idąc po słowach Jezusa, i słuchając, jak On odpowiada, my, uczniowie, musimy się uczyć Jego odpowiedzi. Jeśli ktoś z Was się zapyta o to czy o to, jak mamy odpowiedzieć: Filozofią czy Jego słowami? Słowami nauczyciela mamy odpowiadać na wszystkie doświadczenia, na jakie natrafiamy. One muszą być obficie w sercu naszym, my musimy je rozumieć, pojmować i korzystać z nich. I tak jak idziemy cały czas, Jezus idzie, i On jest na tym placu, ten główny budowniczy, tacy ludzie, tacy ludzie się zjawiają, dla każdego ma odpowiednie słowa odpowiednie słowa dla każdego. 15. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś, uczeni w piśmie, szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje, jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Gdyby mówili inaczej, gdyby po, po, powiedzieli: Jak on jest naprawdę czuły, my, my straciliśmy tyle okazji, żeby zyskać tych ludzi, a on w tak piękny sposób ich do siebie przyciąga. Panie, pomóż nam! Pomóż nam zrozumieć, co jest ważniejsze, czy ta nasza własna sprawiedliwość, czy Twoja miłość? I on im pokazuje, kto z Was, gdy ma sto owiec i zgubi jedną z nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie, a znalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. Zobaczcie, oni wszyscy wiedzieli, że tak jest. Oni mogli to zrozumieć, że tak jest naprawdę. No, zgubisz coś, jak się cieszysz, jak znasz, a było przecież cały czas twoje. Ale się cieszysz, bo znalazłem to. Później mówi jeszcze o tej drachmie, no, o radości, o synu marnotrawnym. On to mówi do nich przecież, do tych faryzeuszy uczonych w piśmie. Zobaczcie, przecież. To, co się zgubiło, przyszło. Celnicy i grzesznicy odnajdują się, a wy zamiast się cieszyć i radować, chodzicie ze szemrączczym narzekaniem, że tak czy inaczej narzekacie, zamiast się cieszyć. On im opowiada opowieści, które mają im pomóc zrozumieć. Przecież wy to dobrze wiecie, że tak jest. Kiedy wasz syn gdzieś odszedł, a wrócił, cieszyliście się przecież z tego. Obyśmy my tak umieli, mówi on. Jako... Jego słowami, jego wypowiedziami, żeby nie było w nas naszego nietaktu, że my sobie przypisujemy większe wartości niż on, niż jego słowa. Abyśmy umieli mówić jak Pan mówi. Uczniowie, to jest nasze zadanie. Nasze serca muszą być napełnione Jego słowami, a z obfitości serca muszą mówić nasze usta, a wy mówcie jak. Słowo Boże mówi, jeśli my nie, nie, tej nauki nie pojmiemy, nie, nie zdobędzie naszych serc ta nauka, to na tej budowie my nie będziemy mieli pojęcia, jak mamy budować. Będziemy robić to po swojemu, tak jak uważamy. A potem mamy duchowe problemy. To jest naprawdę, powiem Wam, że tak sobie już wszedłem przez tą Ewangelię Łukasza i tak patrzyłem nie będę mówił o wszystkim, co, co też docierało do mnie. Chciałbym, żebyśmy 18 rozdział Łukasza może otworzyli. Od dziewiątego wiersza. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w, sam, w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo, i pokazał dwoje ludzi, którzy weszli do świątyni. Jeden, wydawałoby się, no, człowiek, który pilnuje każdej sprawy Bożej, faryzeusz. No, i później wchodzi yy, do, tej, do tej świątyni również celnik. Człowiek, który jest niezbyt lubiany. Podatki bierze. Odbiera nam coś. A I ten faryzeusz jest taki pewny siebie. Wszystko robię, co potrzeba, Panie Boże. Ale ten celnik ma skruszone serce. Mówi, Panie, Boże mój. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź w mi grzesznemu. Wiecie... Gdyby, no to jest coś, co się robi w pewnych miejscach, gdyby ludzie, którzy to robią, mieli pojęcie, co to znaczy być celnikiem, co to znaczy być człowiekiem o skruszonym sercu. Nie wystarczy bić się w piersi i próbować powtórzyć to, co ten człowiek robił z serca skruszonego. Jeśli człowiek z serca skruszonego, Boże, bądź miłości, mi, mówi, to Bóg wejrzy na tę modlitwę. Skruszony grzesznik, skruszony, potrzebujący pomocy od Boga, nie, nie wstydzący się nawet oczy podnieść, tak świadomy tego, jak daleko odszedł już od Boga. I Pan Jezus mówi: Wy, którzy pokładacie ufność w sobie samych, zobaczcie, jak stajecie przed Bogiem. Kiedy wasze życie nie idzie zgodnie ze słowami Jezusa, moimi słowami, czy, czy jesteście dumni? I tacy pewni siebie, czy macie świadomość, że coś nie dostaje, i mówicie, Panie, widzę jeszcze tutaj i tutaj. Panie, spraw to, co potrzebne dla swojej chwały. W Tobie moja nadzieja, Panie, że, że na tej budowie będę czynił to, co Ty chcesz, Panie, że będę jak ten pracownik, który czyni wolę Twoją we wszystkim. Panie, widzę jeszcze, mam te przeszkody gdzieś. Ten własny humor gdzieś mi przeszkadza. To, to, to moje gdzieś po prostu to, to takie dzielenie y, tygodnia na dni, w których chcę być z Tobą, a w których po prostu chcę sobie trochę inaczej pożyć. Panie, zmień to we mnie. To mnie zawstydza, Panie, że Ty nie możesz w pełni mnie używać dla swojej chwały. Bóg wejrzy na taką modlitwę. Jezus mówi bardzo wyraźnie. Y, Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten za śnie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. A więc taka lekcja, jak stajemy przed Panem, zawsze mamy świadomość, Panie, ty możesz o wiele więcej uczynić we mnie i przeze mnie. Ja wiem to, Panie. Dziękuję Ci za to, co już skosztowałem, ale ja wiem, że Ty jesteś jeszcze większy, Panie. Ja wiem, że Cię potrzebuję, Panie. Nigdy już nie. Widzisz, Panie, jak jestem wspaniały, jak cudowny. Jestem lepszy od wszystkich ludzi już. Tylko nieustannie doświadczam, Panie, sługa mnie użyteczny. Co miał uczynić, to uczyniłem. Daj mi więcej dla Twojej chwały, Panie. Daj mi być na Twojej budowie, w tym, tym Twoim charakterze. Daj mi się cieszyć Tobą. Budować nawzajem z braćmi, siostrami, na dom dla Ciebie, Panie. Taka modlitwa. Wiecie, jak bardzo cenna jest w niebie, kiedy my jesteśmy bardziej zainteresowani tym, co Jemu się podoba, niż to, tym, co nam. Każde słowo Jezusa jest słowem światłości, rozświetlającym wszelkie ciemności, kiedy my tylko pozwolimy tym słowom jaśnić po prostu, dotrzeć do serca naszego, nie broniąc się przed nimi, ale pozwalając, żeby one nas przemiknęły i żeby, żeby Jezus mówił: Jeśli ktoś chce wypróbować, czy to jest od Boga. Niech żyje tym słowem. A zobaczy, że to jest Pan, że to jest Bóg. Wiecie, w XIX rozdziale Łukasza, sobie dzisiaj czytałem, wiecie, po raz pierwszy zrozumiałem to jeszcze w tym kontekście Zacheusza i tej wypowiedzi Jezusa. Rzeczywiście te przerwy są po prostu niebezpieczne dla nas ludzi, bo, bo one nam dzielą pewne rzeczy, które są niepodzielne. Zacheusz, Pan Jezus przychodzi do niego, Zacheusz jest poruszony do głębi. No, pewni ludzie tam mają swoje jakieś tam wyobrażenia, wypowiedzi i takie inne rzeczy. Jezus mówi po, po tym działaniu Zacheusza Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem jestem gotów oddać czwórnacób. Jezus nie mówi wszystko, Zacheusz. Nie. Jezus yy, yy, mówi, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem abrahamowym. Dlaczego on jest synem abrahamowym? Bo uwierzył. Przyszedł bowiem syn człowiecza, by szukać i zbawić to, co zginęło. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał tych sług i powiedział im, macie tutaj dziesięć min, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz oni... Znienawidzili go i nie chcieli tak żyć dla jego chwały. I na końcu on mówi: Powiadam Wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane, ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieliby ja jak królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj, zabijcie ich na moich oczach. I w tym momencie tak do mnie dotarło. Zacheusz chciał, żeby Jezus nad nim królował. I on przyjął go jako króla, a jako jego poddany od razu miał ochotę uczynić to, co jego królowi się podoba. Tak? Jego król to pochwalił. Piękne. Tak szybko, sprawnie przejść z poddaństwa jednego poddaństwo drugie. Oto zbawienie przyszło do tego domu. Bo Jego serce poddało się Królowi. I z ochotnego serca Zacheusz uczynił to, w czym Jezus ma upodobanie. Ten król zapanował w nim, w innych nie, ale w Nim zapanował. Jeszcze Łukasz może 21 rozdział, od pierwszego do szóstego wiersza. A podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy, wrzucających swedary do skarbnicy. Ujrzał też pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam dwa grosze. Znacie swoje serca. Jakże one umiał liczyć po prostu często. I jak musimy być wolni od tego sposobu liczenia. Ktoś wrzucił dwa grosze. Co to za dwa grosze? My to będziemy mieli, skupimy. No ale ktoś wrzucił po prostu, no powiedzmy. 50 tysięcy? O, Kto to wrzucił, trzeba się dowiedzieć. Trzeba się zatroszczyć o tego człowieka. Z te, będzie z niego pożytek. Gdzie mogli pozwolić sobie na więcej rzeczy niż dotychczas. Człowiek tak może myśleć po prostu, ale Jezus nie tak myślał. Jezus myślał już zupełnie inaczej. On patrzył, z czego ten człowiek to dał. Bogacze dawali z tego, co im zbywała. Ta uboga oddowa dała wszystko, co miała. Ona uczniła więcej, niż oni wszyscy razem wzięci dla Jezusa. Jezus sobie ceni, kiedy człowiek przychodzi do Niego na całość. Mówi, Boże, ja już nie mam jak na sobie polegać. Ty bądź moim opiekunem. A gdy niektórzy mówili w świątyni, o świątyni, iż jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, Znowuż Jezus mówi coś. Przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalano. On mówi, nie wiążcie serca z tymi rzeczami. Całym sercem należcie do mnie. Jestem żywym Panem, który kiedyś prowadzi was do prawdziwej wieczności, w której nigdy nie będzie smutku, rozterki, ani bólu. Nic innego, tylko sama radość. Teraz pozwólcie się budować. Dajcie się przemieniać. Otwierajcie serca swoje dla Pana, Jego słowa, Wierzcie udział w najpiękniejszej pracy, chociaż wyszydzonej, wykpionej, zlekceważonej, za nic poczytywanej. A pewnego dnia, kiedy przyjdzie ten, który zlecił nam tę pracę, możemy wejść do Jego radości. Piękne, powiem Wam. Uważniej chcę czytać słowa Jezusa. One są tak proste, że można je po prostu pominąć i pójść dalej. Gdyby w nich była jakaś większa mądrość, większe objawienie. Ale powiem Wam, że sami doznajemy, że te prozaiczne, codzienne sprawy naszego życia są najważniejsze. Nasze słowa, nasze decyzje, nasze wybory są najważniejsze. Każdego dnia, co my powiemy, z czym będziemy chcieli pójść dalej, z kim złączymy serce nasze to są najważniejsze sprawy. Bo tam, gdzie jest skarb, tam, gdzie jest serce, nasz Chrystus jest tam po prawicy ojca. Cieszmy się, radujmy się nim. To właśnie te ludzkie troski przeszkadzają Bożemu ludowi cieszyć się na budowie. Radością Pana, że budowa nadal rośnie, wyszydzona, wykpiona. Ludzie mówią, gdzie jest ten Bóg, gdzie Chrystusa nie było, a budowa nadal rośnie, bo ludzie nadal przychodzą do Pana i nadal chcą słuchać Jego słów. Pan ma zawsze tych których serca zostają poruszone dla Jego chwały. I to jest piękne. Mogą sobie kpić, szydzić, mówić co chcą. Chrystus nadal czyni to, co jest cenne na tej ziemi. Nadal. Ludzie będą wychodzić i będą chcieli żyć dla Jego chwały. Będą chcieli słuchać Jego słów i te słowa będą dla nich wyrocznią codziennego życia. Chociażby ludzie szydzili i kpili. Będą wiedzieć. Pan powiedział. On jest wierny. On jest wierny. To jest moja nadzieja i moja odpowiedź na wszystko. Ten, który wróci, on jest wierny każdemu słowu, a ja chcę pozostać wierny Jego słowom. Niech Pan będzie uwielbiony. Naprawdę, moglibyśmy sobie tak iść przez te Ewangelie i tak naprawdę z uwagą słuchać, zastanawiać się i patrzeć, Panie, jak moim w sercu, czy te słowa są piękne, czy one mnie zachwyciły. Czy te proste Twoje słowa po prostu, no co taka prostota? Przecież ten lud, ten świat jest taki mądry, co taka prostota. Po prostu oni się z tego wyśmieją wszystkiego i powiedzą, co ty gadasz? Jak z własnymi rękoma nie zarobisz, to co ty osiągniesz? Z nieba ci spadnie. Już przyszło z nieba. Mądrość z nieba, że nie rzeczy ziemskie są najważniejsze, ale wieczne życie z Bogiem jest ważniejsze od rzeczy ziemskiej. To jest mądrość. To nie znaczy, że człowiek Boży to jest nie wiadomo kim, jakiś obibok, leń czy tak dalej, bo Bóg nie jest taki, ale niezależny od rzeczy ziemskich, lecz od Boży. Jemu chwała za to, że te wartości on przemieścił, abyśmy dzisiaj żyli nie dla swojej chwały, ale dla Jego chwały. Amen.